Grana z Kubą Dyjasem świadczy o tym, że Anglik wie, o co chodzi w tenisie stołowym i że prezentuje. Ono tutaj już od kilku dni gra bardzo dobrze. To jest jeden z lepszych jego turniejów chyba międzynarodowych. Jeszcze chyba nigdy tak daleko nie zaszedł. No zobaczymy, no, aczkolwiek jeżeli będzie wszystko normalnie, to Marek Bardowski jest faworytem, jest w tej formie faworytem i półfinał Challengeru w Cetniewie Polska Open powinien należeć do biało-czerwonych. Przypomnijmy, 1/4 finału gry pojedynczej mężczyzn, to dla tych wszystkich, którzy może dopiero teraz włączyli odbiorniki i wcześniej nie mogli śledzić naszej relacji, spotkanie Marek Badowski, Polska kontra Tom Jarvis z Anglii. Liczymy bardzo na to, że właśnie ta forma pokazana, na przykład pokonanie między innymi Simona Goziego, no bo to jest, można powiedzieć, taka niezła referencja właśnie w tym Nant podczas tych zawodów drużynowych, które mieliśmy okazję niedawno obserwować, także na naszej antenie, gdzie Polacy no świetnie się pokazali, to właśnie Marek Badowski był tym zawodnikiem, który punktował najwięcej. Tak, Marek wyrasta w tej chwili na jednego z dwóch liderów polskiej reprezentacji. Bardzo fajny wynik na Mistrzostwach Europy, ćwierćfinał i chłopacy byli bardzo, bardzo blisko medalu. Przegrali z Francją 3-2 po super pojedynku. No, zobaczymy. No, mam nadzieję, że gdzieś tam w świadomości Marka nie będzie w sytuacji, że to jest łatwy pojedynek, że to tak naprawdę trzeba zagrać swój najlepszy tenis stołowy ze względu na to, kto tam będzie. Bo to jest właściwe myślenie i tak to trzeba zrobić, żeby wygrać. Zobaczymy, jak Tim Jarvis będzie, no, w dalszym ciągu on rośnie z rundy na rundę. Robi się coraz lepszy, co ma coraz więcej zaufania do swoich umiejętności. Ważny będzie ten pierwszy set, troszkę tak bojaźliwie zaczęty przed Marka, ale już widzę, że wraca do swojej gry. No ale ja w przypadku Badowskiego nie martwię się nawet w sytuacji, kiedy przeciwnik gdzieś ma dość dobry wynik, bo Nant pokazał, że on nawet przy piłkach meczowych potrafi wrócić do spotkania i ograć swojego rywala, więc naprawdę pod względem psychicznym jest to niezwykle mocny zawodnik. 22 lata, praworęczny, uchwyt klasyczny. No i cóż, właśnie bardzo liczymy na to, że pokaże tutaj pełnię swoich umiejętności, jak to wygląda rankingowo. 123 Marek Badowski, Tom Jarvis 176. Tak, no pełna zgoda o cechy wolicjonalne i ambicje Marka i jego waleczność, to nie musimy się martwić. To jest jeden z najbardziej walecznych zawodników, myślę, że w Europie. Też taką, ma taką cechę charakterystyczną, że no po prostu wychodzi do stołu i czy podchodzi do niego numer 1 na świecie, czy numer 10, Marek zawsze bez skrupułów i po prostu robi wszystko, żeby wygrać. No wrócił. Ten początek był taki, już jest powrotem i te jego cechy ewolucjonalne już zaczynają funkcjonować. On wie, co gra. Gra o półfinał naprawdę bardzo mocno obsadzonego turnieju. A wiemy, że Marek lubi grać w Polsce. Udowodnił to na przykład rok wcześniej, kiedy wygrał turniej U21 w Spale podczas Polish Open w swojej właśnie tej kategorii U21, w której wtedy grał mu, dlatego mówiłem 22-latek obecnie, a wtedy jeszcze mógł sobie pozwolić na grę w turnieju U21 i wtedy zwycięstwo na polskiej ziemi. Teraz mamy nadzieję, że w kolejnym COSie, bo wiadomo, centralność od eksportu również jest w Spale, być może to szukam takich plusów, być może że to jest po prostu taka dobra ziemia dla Marka. Jak wygra w Cetniewie, to dostanie tutaj swój plakat, no bo wiszą tacy sportowcy, dostanie w COSie w Spale jedno miejsce na swój baner, na swoje zdjęcie. Mogę zdradzić, że lekkoatleci w dużej mierze też. Tak, dokładnie, jest dużo zdjęć. Pokazywani są na ścianach. Tak, mają swoje zdjęcia. Liczymy na to naprawdę bardzo. Marek dobrze to rozplanował. Jakby kategorię U21 wygrał na turnieju w Spale tej samej rangi, przeszedł do kategorii seniorskiej, już jest w ćwierćfinale. Ciekawe, czy napisze taką śmieszną historię. Będziemy to po prostu opowiadać. Tak, król centralnych ośrodków sportu. Tak, dokładnie. Jak chcesz wygrać Pro Tour, to tylko w Spale i tylko w COSie.
7-6. Wspominałeś o tym takim bojaźliwym początku. Już po nim nie ma śladu, bo już na to jednopunktowe prowadzenie wychodzi Marek Badowski i wchodzimy w tę decydującą fazę pierwszego seta. Piękna akcja, ważna akcja, dająca dwupunktową przewagę. I też taka pokazująca, kto tutaj rządzi, że tu nie będzie łatwo. Nie? Tutaj nie cofnął ręki. 6 razy panowie wymienili potężne kontratopspiny. Ważne ze względu też psychologicznego. Nie w moim domu, nie tutaj, nie w COSie. Tak mawiał kiedyś Dikembe Mutombo. Dokładnie. W NBA słynny blokujący. Dokładnie. Not in my house. I no, to samo pokazuje Marek Badowski. Słyszymy po podpowiedź trenera Krzyżewskiego, lepiej szerzej, trochę szerzej, żeby nie miał tak łatwo w dojściu do piłki. Krótka, konkretna podpowiedź. No jak najbardziej, takie krótkie podpowiedzi, które nawet nie trzeba mieć timeoutu, żeby te podpowiedzi były wysłyszalne i jest to taki coaching jak najbardziej dozwolony. Tak, od jakiegoś czasu trenerzy w tenisie stołowym mogą udzielać wskazówek w czasie gry. Wcześniej było to zabronione. To się wszystko zmienia cały czas, że śledzi. Tak. Możemy być jako trenerzy aktywni i to naprawdę jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby po prostu te emocje gdzieś wokół sportu krążyły i żeby się działo trochę więcej. Dwie szanse setowe dla Badowskiego, być może teraz przy własnym serwisie. Silny, przejął inicjatywę. Tak, okazja niewykorzystana. Widać, że fizycznie jest dobrze przygotowany, bo te ciosy naprawdę ważyły. Aż ten ostatni trochę Marka odrzucił. No ale jeszcze jest druga szansa przy podaniu Badowskiego. No i tym razem się udało. Po taśmie w aut 11-9. Pierwsza partia pada łupem Marka Badowskiego, czyli dobre otwarcie, a my mamy okazję powiedzieć Państwu, jak wyglądała droga Marka Badowskiego do tej rundy, czyli do tego ćwierćfinału, który w tej chwili oglądamy. Najpierw pokonany Christian Kiel, następnie Olach Benedek z Finlandii. No i wiemy, że właśnie dzisiaj, kilka godzin temu, Marek Badowski pokonał w bratobójczym polskim pojedynku 4-0 Samuela Kulczyckiego. Pierwsza partia Lamarka. Gramy do 4 wygranych setów, best of 7. Trzeba będzie przytrzymać po prostu ten poziom, to zaangażowanie i powinno być dobrze. I jutro w półfinale będziemy mieli, oprócz debla w finale, będziemy mieli kolejnego biało-czerwonego półfinale na pozycji medalowej na turnieju Challenge Tour. Rozpoczęliśmy emocje w odsłonie drugiej. Takie tradycyjne ścieranie tych niewidocznych pyłków ze stołu, które służy koncentracji. Tak, czasami zawodnicy zwracają, nawet jedna kropelka potu na stole musi zostać, bo gdyby piłka tam się odbiła, to już będą mieli problem. No, piłka musi być sucha, dlatego zawodnicy bardzo często, bardzo pieczołowicie to dbają o swoją połowę stołu. Tam nie może być żadnych przedmiotów, tam nie może być wody.
Tak, i często można powiedzieć, że z dużym poświęceniem dbają o tę swoją część stołu, bo często widzę takie sytuacje, że najpierw jest czyszczony stół, a później tym samym ręcznikiem. Ręcznikiem, tak. Tak, tak. Ręcznik służy do wszystkiego. Ręcznik jest wielofunkcyjnym urządzeniem w tenisie stołowym. To jest. Służy do robienia przerw, do timeoutów takich, mini timeoutów. I też po prostu dbamy o higienę i czystość. Piąta wymiana w tej partii. Teraz świetna okazja, ale też świetna decyzja Badowskiego, że od razu zdecydował się na ten typ zagrania, że od razu poszedł do siatki, bo wiadomo, liczy się tutaj timing. Gdyby później zdecydował się na ten sam atak, już nie zakończyłby się powodzeniem, a tak to punkt na jego koncie. Tak, takie uderzenie flipem, a i też był bardzo szybki w tej akcji. Zebrał się w ciągu sekundy do takiego uderzenia. Bardzo, bardzo pewnie to zrobił. Wyglądało na to, że ma ograne to uderzenie bardzo dobrze. No i przede wszystkim to pokazało, że jest czujny, że tak. Są takie momenty w spotkaniu, że no gdzieś wahasz na ten ułamek sekundy, tak. Masz ten moment zawahania, tutaj tego nie było. To był pewniak konkret. Tak. Tak. 4-3 dla Marka. Czasami w naszym środowisku chodzi tak, opowie, że Marek nie daje trenerom odpocząć, bo tak naprawdę jak wychodzi do gry, to zawsze jest razem z trenerem, zawsze są spojrzenia, zawsze jest zaciśnięta pięść i tam jest zawsze pewna współpraca. Walczy. To też mobilizuje bardzo mocno trenerów i wszyscy są zaangażowani. Zawsze walka. Sprowokować do ataku Anglika, zrobił to. No to drugie uderzenie jeszcze trochę powinien wykonać lepiej. Ale pomysł byłby bardzo dobry. Taki półdługi serwis i atak. Tak, teraz już była popularna praca nad piłką. Atak forehandem, atak backhandem, tam nie było zbyt dużo siły, ale była jakość i była pewność przede wszystkim. Przeciwnik też do końca nie wie, gdzie ta piłka poleci. Piłka leci dosyć szybko i to też jest sposób. Nie chce się poddać, on tutaj swoje robi od początku. Chyba lubi taką otwartą grę, nie wiem, czy nie powinna być lekka zmiana na odbiorze, być może przebić, być może trochę krótko, bo trochę woda na młyn, przynajmniej w ostatnich piłkach. Anglik wygląda na takiego zawodnika, który lubi coś takiego. O, pięknie to zrobił. Kątem oka zauważył, że Anglik przesuwa się na stronę backhandową. Naprawdę miał na to niewiele czasu. Takie zagranie, które częściej widzimy w tenisie ziemnym, że zupełnie oszukany został Anglik, że akurat nie w tę stronę pobiegł w tej sytuacji. Więcej takiej technicznej gry w tym spotkaniu może przynieść sukces. Tak, bo tutaj wyraźnie nie odczytał rotacji Jarvis. Tak, to był serwis o dolnej rotacji, potem była taka trudna piłka w środek, ta rotacja, tak jak powiedziałeś, była za trudna dla Anglika. I to może być dobry sposób, żeby pokonać Anglika. Tak jak teraz, również krótki odbiór, mało tej otwartej gry. Niech się Anglik wykaże swoją techniką gry, nie tylko takim po prostu otwartym łupaniem, bo to jest dobre, mięśnie są dobre, tam biceps też. Butowę oceniasz na 5+. Właśnie, dlatego bardzo dobrze Marek zmienił tą grę, utrudnił. Krótko, długo przebicie się.
raczej siłowy styl gry Anglika i to trzeba po prostu wyeliminować. Będzie dobrze. 9 do 7. Dwie piłki od zwycięstwa w tym secie. Marek Badowski. Bronił się popularny Bady. Chciał po prostu najprostszym sposobem utrzymać tę piłkę na stole. 4 razy udało mu się to zrobić. 5. atak Anglika już był trochę za mocny. Ale Marek ma dobrą tą pasywną grę. Ona czasami sobie mu pomaga, że nie zawsze musi być mega agresywna. Do remisu doprowadza Jarvis. I teraz zobaczymy bardzo charakterystyczny wymach Anglika, bo on naprawdę to robi. No, chociaż właśnie akurat przy tym serwisie nie, ale on ma kilka takich serwisów, tak jakby ruszał jakąś lokomotywę, jakby po prostu poruszał, ma bardzo przy niektórych, ale myślę, że jeszcze nie raz zobaczymy. Podczas tego meczu liczyłem że to będzie jego flagowy serwis. Taka trochę techniki z rzutu młotem albo tak, z rzutu dyskiem, że zaczyna. Akurat na życzenie tego nie mamy, ale jeszcze na pewno zwrócimy Państwa uwagę. A tymczasem Jarvis zdobywa 11 punkt, 11 do 9. Niestety na razie sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy remis w setach. No uciekł ten set jakoś tak po prostu. 9-7 były puzzle poukładane, wszystko było poukładane i tak po prostu tak jakoś trochę za szybko. Ale trener Krzyszewski bardziej przebicie być może po pójdzie na odbiorze. Marek, było słychać, że jest zły. Odłożył bardzo mocno tą rakietę na stół, bo wie, że to był jego set. I tak, takie sety szczególnie bolą, bo kiedy w ogóle na przykład set nie wychodzi od samego początku, kończy się 3 do 11, wiemy, że przeszliśmy trochę obok, z naszej lub nie naszej winy, generalnie najczęściej z naszej, to wtedy jest dużo łatwiej to przyjąć, ale w momencie, kiedy wiemy, że mieliśmy do pewnego momentu kontrolę i ten set mógł być zapisany na nasze konto, boli to dużo bardziej. 9-9-7 był prowadzenie. No, miejmy nadzieję, że Marek szybko wróci do swojej dobrej gry, jak najszybciej zapomni o tym secie i ma jeszcze kilkadziesiąt piłek do wygrania, co może mu dać półfinał tego turnieju. Tak. Jeszcze bardziej trzeba każdą piłkę przypilnować w następnych setach, a będzie na pewno dobrze. Tak właśnie jak teraz. To było za trudne na Anglika, naprawdę krótki odbiór plus atak backhandem po prostej o dużej rotacji. No ale chyba nic sobie nie robi z tego przegranego seta, przynajmniej nie widać, żeby. Ważne jest właśnie to, żeby Badowski sam siebie napędzał, tak zrobił to przed momentem, on to potrafi, tak krzyknąć, porządnie uruchomić wszystkie rezonatory w ciele, żeby go to odpowiednio zmotywowało, pobudziło. Tak, no wszystkie najlepsze gry, które Marek gdzieś tam z najlepszymi zawodnikami świata, ostatnio z Szymonem Gozim wygrywał, to jest po prostu walka i takie, tak jak powiedziałeś, napędzanie się, motywowanie się i tak. Jest. Wywalczył bardzo trudną piłkę, był w bardzo trudnej sytuacji. Takim wypadem w lewą stronę uratował sytuację, no ale to jest cały Marek. No.
No i sytuacja jest dobra, to warto, tak jak wspominałeś jeszcze podczas poprzedniego pojedynku, kiedy to Chinka miała przewagę nad Japonką i ona bardzo pilnowała tego wyniku, teraz liczymy na to, że będzie tak w przypadku Badowskiego, że on będzie trzymał tę przewagę. Tak, no na takim poziomie no nie ma nieważnych piłek, trzeba uważać, zbierać każdą, o każdej porze dnia, dnia i nocy. Nic za darmo, przeciwnik powinien sobie na każdy punkt zapracować, nic za darmo, bo to jest sukces, naprawdę droga do sukcesu. Tak, no bardzo fajna akcja, połączenie szybkiego serwisu, element taki zaskoczenia i natychmiastowy przeskok i atak forehandem. Jedna z takich fajnych kombinacji, gdzie bardzo, bardzo często stosowana przez Azjatów. Chciał powtórzyć tą akcję i zostać backhandem. Troszeczkę urwany był ten ruch. No, niekoniecznie aż tak agresywnie musi grać z tym serwisem. Bardziej sprytem, bardziej trudną piłką. Trochę taki trenerski ton mi się w ostatnich tutaj dwóch minutach włączyć, ale przeżywam trochę. Ale trochę ja ten mecz chciałbym po prostu w jakiś sposób pomóc. I Marek, no nie zrywaj, pracuj. Stare przyzwyczajenie. Bardzo ładna, taka niestandardowa akcja. Przeszedł na stronę forehandową, zagrał backhandem. Zupełnie zdezorientował swojego przeciwnika. Nieszablonowa taka akcja. Przeciwnik odwdzięczył się tym samym. Skopiował, kopił i wklej do swojego... do swojej akcji. Kopił i wklej to samo. Dużo zagrań w stole. No i decydowały niuanse. Zaciśnięta pięść u Badowskiego i kolejny punkt bardzo ważny. 8-4 zbliża się do zwycięstwa w partii numer 3. Zbliża się, by wyjść na stan 2-1 w setach. I tu widzieliśmy ten wymach Jarvisa. Koło zamachowe. Tak, i mam takie wrażenie, że jakby jakąś lokomotywę uruchamiał Jarvis. Tak. No, bardzo charakterystyczny ten wymach ma. Nie tak często spotykany, no szczerze mówiąc, nie przypominam sobie aż takiego ruchu okrężnego u innych zawodników. Mają inne charakterystyczne ruchy, ale... Anglik reklamuje zagranie piłki w stół, ale chyba nie było. Tak, bo najpierw przepraszał, więc liczył, że będzie punkt na jego koncie, ale okazuje się, że jednak sędziowie stwierdzi inaczej. Teraz jednak... Fair play, tak. To bardziej Marek tutaj oddał punkt, zachował się w fair play. Widział, że tylko Marek mógł to widzieć, bo to było bardzo, bardzo niewidoczne. Jakiś owad chyba zaatakował. Jeszcze moment. Przed tą decydującą koncentracją. Przed serwisem. To Anglik lubi, nie wiem. Tak, on lubi taką mocną grę. On trochę Marka zmusza też do takiej gry, w ten sposób serwując, żeby ta gra się otwierała. I wtedy jest silnym, wysportowanym chłopakiem i w to mu graj. To akurat umie. Tak, ale tak jak wcześniej wspomniałeś, widać wyraźnie, że kiedy ta gra jest bardziej techniczna, no to tutaj więcej narzędzi ma Badowski. Trochę, no ale tu myślę, że trener Krzyszewski i Marek są doświadczonymi zawodnikami, żeby nam... Tak, oni muszą znaleźć panaceum na to, żeby nie dawać się wkleić w te kolejny, które akurat chce Jarvis. Tak. Też myślę o time-aucie, że...
Bo widzę, że trener Krzyszewski już tutaj się szykuje. Gdyby coś, to będą za chwilę robić przerwę. Tak, tak, ta przewaga była za duża i Anglik w tej chwili gra za dobrze, żeby ciągnąć tą grę dalej, dlatego naprawdę bardzo dobra decyzja i uspokójmy, przerwijmy tą po prostu serię Anglika, bo naprawdę ostatnie 3-4 piłki zagrał na swoim życiowym poziomie, może nawet lepiej niż, nie wiem, czy wiedział, że aż tak dobrze potrafi zagrać. Chwilę zobaczymy to na powtórkach, że... No ale to jest to, co, o czym wspominałeś, że on się też nakręca wynikami tego turnieju. To zwycięstwo z Jakubem Dyjastem nie przyszło mu łatwo. Przegrywał w tym spotkaniu 2-1 z Kubą, a później właśnie gdzieś potrafił odwrócić losy tego meczu, więc zmienić swoją grę na tyle, żeby utrudnić grę Polakowi. Więc to też świadczy najlepiej o tym, że on się właśnie, tak jak mówiłeś, nakręca tym turniejem. Pokazuje, zwiększa pewność siebie podczas trwania tego turnieju. Tak, on to wie, że on już w tym turnieju z takich trudnych sytuacji beznadziejnych wychodził. Na pewno gdzieś tam ma w głowie, że o, godzinę temu udało mi się odwrócić bardzo trudną sytuację. Przegrywałem 8-2 i... No ale... Bardzo dobrze. No i to jest właśnie pokazanie tego sportowego zęba. Już taki okrzyk naprawdę wojownika. Tak. Krzysza mówi, dalej jedziemy, to jest każdą piłkę, bardzo dobry czas, bo przyniosło to skutek. I w ważnym momencie, dwie piłki setowe, no i udało się od razu zakończyć błędem po serwisie, czyli błędem z odbioru Toma Jarvisa. No i faktycznie, tak jak mówisz, ważny timeout, dlatego że tutaj się ważyły losy 2-1. Teraz jakieś takie dźwięki niepokojące dobiegają z hali. Czy to jest jakiś aplauz, czy to jest alarm? Nie, to jest aplauz to chyba... Czy to są efekty specjalne po wygraniu przez Marka trzeciego seta? Znaczy brzmi trochę jak alarm, ale... Czy sygnał ewakuacji... Być może po prostu ktoś źle zaparkował swój samochód. Efekty specjalne. Ktoś włączył, tak? Dzieje się. Tak, usłyszałem taką informację. A tymczasem na stole numer 2 turniejowa jedynka. Pana Giotis Dionis przegrywa 2-3 z Koreańczykiem Chan Hyok Parkiem. Zaczyna się w tym momencie 6 set. Tak, obok na stole gra kolega klubowy z Bogorii Grodzisk, Marka Batowskiego. Z tego, co widzieliśmy, w drabince idą na siebie, być może... No właśnie, to może być ciekawe, taka klubowa walka. Taki scenariusz też się może zdarzyć, że dwóch kolegów z Grodziska... Oby tak było, bo to jest dwóch zawodników z Europy, a nasze serca, przynajmniej moje, są bliżej zawodników z Europy, dlatego przede wszystkim z Polski, dlatego... Nie miałbym nic przeciwko temu. Myślę, że nie jesteś tutaj zbyt oryginalny pod tym względem, ale dobrze, warto to podkreślić. Dziękuję za wsparcie. Niech w półfinale będzie jeden Europejczyk, jeden Azjata, jeden przedstawiciel Ameryki. I dobrze, albo wszystko dobrze. Pamiętaj, że jesteśmy gospodarzami, tak. Więc myślę, że też należy nam się tutaj jakieś miejsce. Tak, dokładnie. I w debla, i w single. Oczywiście, no przecież to są zupełnie inne gry, no tak, nie bądźmy tak skromni. No te dłuższe wymiany, no wytrzymuje Anglik. Marek to naprawdę daje z siebie dużo, żeby tą piłkę utrzymać. Czasami jest bardzo ciężko tą grę po prostu tak zamknąć, trochę ją utrudnić. To nie jest takie łatwe. Ja wiem, Marek pewnie chce tak zrobić, ale to... Proszę. Nie trzeba to powiedzieć sobie otwarcie, że Jarvis nie jest łatwym przeciwnikiem. Z nim nie gra się wygodnie, ale widzieliśmy po tym, czego dokonał w końcówce tej ostatniej partii Badowski, że on jest w stanie tutaj wygrać.
Tak, no, on ogarniał, o co chodzi. On tu przyjechał, on tu jest w ćwierćfinale. Nie ma nic do stracenia. Już tu zrobił o wiele więcej niż w całej swojej karierze. Ta gra, widzę, sprawia radość. Trudno, bardzo trudno jest grać z takimi przeciwnikami. No, bądźmy dobrej myśli. Bardzo z trudną piłką poradził sobie Marek. To było takie niestandardowe zagranie, wymagające dużo czucia i dużo koordynacji. Trudna piłka dla Jervisa. Tak, przeszedł Marek na przebicie, na blok, na odprowadzenie i już trochę tej nieotwartej gry i Anglik ma trochę więcej problemów. Delikatne musiało być to muśnięcie, pewnie zauważalne, ale serwis będzie powtórzony. No. Tom Jervis wyrabia się w tym ataku. Bardzo szybko doskoczył do krótkiego forehandu, potem bardzo szybko zdążył wrócić. Marek bardzo dobrze rozegrał tą akcję, mimo wszystko. Punkt dla przeciwnika. Zmienił serwis dolny, rotacja, troszeczkę wolniejszy atak i już to nie była gra Anglika, już było troszeczkę wolniej, już inaczej niż by chciał. Przez środek, ale później już do forehandu i to bardzo silnie Tom Jervis, to przyniosło mu punkt. Tak, ta stara ping-pongowa zasada tenisa stołowego mówi robić to, co przynosi punkty. Dopiero jak coś się nie uda, próbować zmienić. Nie? I dlatego wróci do tego przebicia, tak jak teraz. Pięknie, krótka gra. Marek jest zawodnikiem lepszym technicznie i technicznej grze radzi sobie o wiele lepiej i to może być klucz do sukcesu. Tak, już właśnie mówiliśmy podczas tego pojedynku, że kiedy gra była trochę taka siłowa, to wtedy lepiej się czuje Jervis, kiedy już opierała się na tych niuansach technicznych, zdecydowanie górą był bardzo. To nie muszą być wcale piękne wymiany, które doprowadzą Marka do półfinału tego turnieju. No, pamiętasz Brada Gilberta, który był trenerem Andrea Gassi. On wymyślił taką technologię brzydko przegrywać, tak? Brzydko wygrywać. Nawet taką fajną książkę napisał, Winning Ugly. No i jak wiemy, zaprowadziło to Gassiego bardzo wysoko. Tak. Ta współpraca z Bradem Gilbertem. I Brada Gilberta również, który pomimo słabego dziś tenisa, gdzieś w pierwszej dziesiątce rankingu ATP się plasował. No. Jedno z moich ulubionych pod pozycji Marcinie. Winning Ugly. Wirtuozem. Widzisz, czyli trafiłem. Tak, zupełnie dokładnie. Przypadkowo. Dokładnie. Nie umawialiśmy tego. Nie. Ale dużo esencji takiej tenisowej można przelać do tenisa stołowego. Mega książka, polecamy wszystkim szkoleniowcom i zawodnikom również. Oczywiście zawsze zachęcamy i jako komentatorzy, też można powiedzieć jako kibice, zawsze oczekujemy też pięknej gry, ale ci zawodnicy, którzy walczą o te trofea, o tytuły, o duże pieniądze, o prestiż, oni właśnie muszą myśleć trochę innymi kategoriami. Oni po prostu powinni ciułać te punkty i patrzeć tylko na ten licznik, jak najszybciej zdobywać punkty i wygrywać mecze. Wynik z trzeciego seta powtarza się. Ponownie mamy 9-7. Mamy nadzieję, że Marek teraz zdobędzie 10 punkt i nie będzie powtórki z historii. Będzie bezpieczna przewaga.
bardzo ważny punkt i ten out w wykonaniu Jarvisa może go drogo kosztować, bo już za chwilę może być 3-1. Marek wiedział, że to jest bardzo ważny punkt, dlatego też taka radość, taka eksplozja radości z tego 10. Drodzy Państwo, też jednym okiem patrzę na to, co się zdarzyło na stole numer 2. No i nie mamy już turniejowej jedynki. Pana Giotis Giannis przegrywa 2-4 w setach z Koreańczykiem Chang Yong Parkiem. No i cóż, nie mamy jedynki. Jesteśmy zasmuceni, że nie będziemy mieli pojedynku Badowski Giannis, bo chętnie byśmy go wszyscy obejrzeli. A liczymy, że faktycznie zakończy się tutaj zwycięstwem Badowskiego. Na razie idzie wszystko w dobrym kierunku. Tak, tak. No ale faktycznie gdzieś ostrzyliśmy sobie na to zęby. Tak, nie wiem czy Koreańczyk nie będzie, obawiam, będzie na pewno bardzo trudnym przeciwnikiem. Na tym poziomie już nie ma łatwych przeszkód, nie ma, i dlatego w pierwszej kolejności niech Marek postawi kropkę na D, zagra tak, na swoim normalnym poziomie. I... Wróćmy do technologii wiadomo skoków narciarskich, czyli liczy się najbliższy skok, nie myślimy o tym, co jest później. Tym najbliższym skokiem to jest wygranie kolejnej partii przez Marka Badowskiego. Tak, i w dalszym ciągu winning ugly. Trzymamy się tego, trzymamy. Tak, jeśli będzie to czasem też pretty przy okazji, nie będziemy mieli wielkich pretensji, ale takie, generalnie chodzi o to, żeby było to zwycięstwo. Takie połączenie byłoby najlepsze zdecydowanie. I styl, i punkty, tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ta przerwa, która jest przewidziana regulaminowo po czwartej partii, już się zakończyła. Rozpoczynamy partię numer 5. Tom Jarvis kontra Marek Badowski. No i takie otwarcie, jakiego chcieliśmy. Tak, zadanie domowe odrobione. Ten pierwsza piłka w środek stołu nad Jarvisa, nie w backhand. Od razu Anglik miał problemy. Musiało być ustalone na przerwie kierunek odbioru środek. Znów koło zamachowe Jarvisa z serwisu, ale to mu wcale nie pomogło. Później już piłka autowa. 2-0. Dobre otwarcie. Tak, był gotowy Marek na ten szybki serwis. Był gotowy, tak jakby trochę nawet oczekiwał na taką sytuację. Nic go nie zaskoczyło w poprzedniej akcji. Bardzo istotne są te punkty zdobywane bezpośrednio serwisem. Tak, tak, to najłatwiej zdobyty punkt, bo tak naprawdę nie trzeba się napracować, tylko wykonać perfekcyjne, zasłonięte w miarę przepisów o uderzenie. Zaskoczył Jarvisa, zaskoczył szybkim serwisem. To było na białą linię, bardzo szybko. I mamy czas wzięty przez Anglika. Tak, no próbuje się Anglik ratować, próbuje zrobić przerwę. Na tym turnieju jest bez trenera, radzi sobie sam. Tylko woda mineralna i zawodnik. Można powiedzieć taka samotność zawodnika. Samotność, tak. Butelka żywca gazowanego i dyskusje z samym sobą. No i ważne momenty. Właśnie teraz widzimy, jak trener Krzeszewski przekazuje ostatnie rady Markowi Badowskiemu. Tak, jest motywacja. Trener Krzeszewski też tutaj wykonał dużo pracy. Kilka backhandów, kilka forehandów, imitacja. No imitacja jest bardzo istotna. Imitacja, zresztą tak, widzieliśmy tak, nawet tak. Podczas pojedynku azjatyckiego, ile tam było imitacji wykonywanych. Przekaz zawodnik złapał od razu, o co chodzi. Przekazem było pracuj nad piłką, pracuj, szarp. Jak najwięcej rotacji. Na moment. Wszystko szarpiesz. Tak, moment wzięcia czasu nie był nieprzypadkowy. No mamy 3-1 w setach, 4-1 dla Badowskiego w tej piątej partii.
to on tutaj na razie rozdaje karty. Miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. To naprawdę ważny punkt z takich błędów rywala. Oczywiście wymuszonych, to nie jest błędu niewymuszonego, ale właśnie wymuszonego przez agresywną grę Badowskiego. Ważne jest to, że już czteropunktowa jest ta przewaga Marka Badowskiego. Tak, i ten czas też nie zadziałał. Też taki aspekt psychologiczny. Wziąłem czas, a tu w dalszym ciągu nic mi nie pomaga. Ładna wymiana. Piękna wymiana. Te okładziny tutaj trochę trzeszczały od tej rotacji, bo panowie naprawdę tam mocno podkręcali. Siedząc 10 metrów od stołu słychać, jak ta piłka jest po prostu... Jak te okładziny pracują o dużej przyczepności. Tak, popularny Bony mówi, muszę grać więcej po prostej, więcej wzdłuż linii. Siedem do dwóch, wygląda to coraz lepiej od strony Polaka. Drugi raz w tym secie Marek zagrywa ten serwis. Bardzo szybki serwis na białą linię. Drugi raz przeciwnik jest zaskoczony. Pięciopunktowa przewaga. Utrzymać koncentrację. To jest zadanie dla Marka. No i ta sztuka się udaje. Coraz trudniej jest Jarvisowi prowadzi gdzieś tę równą grę, bo on wie, że przegrywa 1 do 3 w setach. W tej chwili jest też 3 do 9. I każdy błąd kosztuje go nie tylko emocjonalnie, ale też tak fizycznie, bo zawodnik też się bardziej męczy, kiedy wiadomo przegrywa. To wszystko w tej chwili składa się na to, że Polak jest bardzo blisko ostatecznego triumfu. Trzy do 10. 7 piłek meczowych dla Marka Badowskiego. Trzymajmy kciuki. Świetna odpowiedź. Marek Badowski 11-3 i 4 do 1. Polak melduje nam się w półfinale. No, będzie okazja do tego, żeby podziwiać go po raz kolejny. Tak, piękny wynik. Awans do półfinału naprawdę bardzo mocno obsadzonego turnieju. W dalszym ciągu Marek jest w turnieju, jest w półfinale. Naprawdę wielki sukces tego bardzo, bardzo ambitnego i walecznego chłopaka. Cieszymy się bardzo z tego wyniku, cieszymy się z gry deblowej. Naprawdę to bardzo dobra gra naszych reprezentantów. No i wiemy już, że Marek Badowski spotka się z Koreańczykiem w kolejnej rundzie. Znamy już przeciwnika półfinałowego Marka Badowskiego, będzie to Koreańczyk Chang Yong Park. Za chwilę nasze studio, a my się już żegnamy. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Michał Dziubański i Marcin Cisowski. A w studiu Marek Badowski, przede wszystkim serdeczne gratulacje. Odległe miejsca rankingowe twojego rywala, ale ten mecz nie do końca był taki łatwy, jednostronny. Co ty możesz teraz tak już na spokojnie powiedzieć? Mecz na pewno nie był jednostronny, grało się bardzo trudno, przeciwnik grał